jesteśmy stworzeni po to tutaj na Ziemię, żeby w sumie zarządzać Ziemią. Każdy z nas jest tutaj na Ziemi i Bóg, każdemu z nas dał w ogóle Ziemię, bo On dał synom ludzkim w posiadanie Ziemi. Każdemu z nas. W ogóle On w związku z tym też kazał każdemu z nas zarządzać i nazywać rzeczy, które są na Ziemi. Wszystko człowiek ma nazywać. I tu nie chodzi o to, czy człowiek jest narodzony na nowo, czy nie jest narodzony na nowo. Po prostu człowiek ma zarządzać ziemią i nią nazywać. Jak się potoczyły losy ludzkości, nie będziemy teraz mówić, bo wszyscy wiemy, jak się potoczyły. Ale co chcę powiedzieć, że system wartości, w ogóle system wartości człowieka, system wartości każdego z nas jest określeniem. W ogóle wartość na ziemi, jakakolwiek, to jest określeniem i to jest subiektywne pojęcie. Bo w różnych miejscach różną wartość mogą mieć różne przedmioty. Pieniądze. Czym jest pieniądz? Pieniądz jest kawałkiem papieru, tak? Który tak samo roztargasz jak kartkę. Okay? Tylko jest coś na nim nadrukowane, jest umówione, że jest 10 zł. Drugi taka sama kartka też nadrukowana jest 100 zł. Jest różnica między 10 zł i 100, i setką. Ale jest umowna wartość jednego i drugiego. Jest określona jakoś ta wartość. No i co? No i ludzie się na to godzą. I o to w tym chodzi, że wartość, każda wartość, czegokolwiek my nadajemy, jedna osoba musi określić tą wartość, a druga się musi na nią zgodzić. Teraz jest inflacja. Teraz ta wartość cały czas spada. Tutaj na Ziemi ogólnie wielu rzeczy wartość cały czas spada. Ale do czego dążę? Do tego, że wartość wszystkiego jest określana. My, kiedy rodzimy się na Ziemi, często naszą wartość określają rodzice. Każdego z nas wartość w ogóle określają rodzice i prawdą jest to, że ojciec, czyli osoba tak jakby u szczytu autorytetu, jeżeli ojciec nie jest w swoim miejscu takim, na jakim powinien być, później się okazuje, że matka, ale w pierwszej kolejności ojciec, jeżeli go nie ma, nie jest w tym miejscu, w którym powinien być, to później matka, jeżeli jej nie ma, to jest babcia, ciotka, wujek, ktokolwiek mówi do życia dziecka i określa jego wartość, czy on chce, czy ona nie chce. Dlaczego? Bo wartość też jest przez wiarę. Dlaczego pieniążek ma 10 zł, idziesz do sklepu? Bo się mówili przez wiarę. No ale jak ty masz przecież papierem zapłacić na przykład, nie wiem, za ketchup? Bo wierzysz w to, że to masz taką wartość, że ci się mówili, że ma taką wartość, tak? Więc teraz jak my dorastamy, możemy to przełożyć na to samo. Mówi ci tata, że nie wyjdzie ci to, więc ty jako dziecko mówisz, że nie zrobisz tego, bo ci nie wyjdzie. I tak jest z każdym dzieckiem, czy ma 3 lata, 2 lata, 4 lata. Kiedy ojciec mu powie, że nie wyjdzie, to on się za to nie weźmie. Jeżeli wszyscy mu dookoła będą mówić, może za pierwszym razem tak, za trzecim raz, czwarty, piąty, on się będzie za to, on się coraz to mniej będzie za to brał. Ja mówię tutaj o sytuacjach, w których tak było w rodzinach, a nie o tych, w których tak nie było. Bo w różnych odstępach czasu oczywiście dzieci są budowane. Kiedy przychodzi ten moment taki krytyczny, ma na myśli pierwszych 5 lat, 6 lat, ta wartość jest zbudowana. Ale jeżeli jest taka osoba w rodzinie, która non-stop jest torpedowana, że nic mu nie wyjdzie, do niczego się nie nadaje, nic nie zrobi, to później to, w co on wierzy, stanowi o jego czynach. W związku z tym później też się tak zachowuje. W związku z tym przyciąga i produkuje rzeczy, bo wszystko jest wedle swojego rodzaju. Tak samo to dziecko, później kiedy dorasta, nie ma większej wartości niż rodzic. To jest prawda. Dziecko, które jest pod autorytetem rodziców, kiedy dorasta, nie czuje się bardziej wartościowe. Do momentu, aż jest pod ich autorytetem. I to jest ważna rzecz. Tak długo, często jest tak, że w ogóle dzieci dorastają ze swoimi rodzicami. Dziecko ma 30 lat, a on dalej jest rodzicami. Słowo Boże mówi oczywiście, że kobieta, mężczyzna powinien zająć się własnym domem, powinien się zająć swoją własną rodziną. Ale są sytuacje, w którym cały czas ta mama, ten tata, ta ciotka, ta babcia w ogóle określają wartość ludzi i nie są w stanie się wyrwać z tego. Bo no, prawda też jest taka, że nie chcą się wyrwać, ale by się zadomowili, że tak powiem, z tym określaniem. No, ale o czym mówię? Mówię o tym, że ogólnie drugi człowiek często określa naszą wartość. Największym problemem jest później tym, że jest człowiek chrześcijaninem i dalej świat określa jego wartość. Bo jeżeli świat, ten, który jest bez Boga, ten, który nie ma tego życia, tak jak Martin powiedział, no, są aniołowie tacy i tacy. Są aniołowie, którzy są podłączeni do życia i są aniołowie, którzy mają ten zły korzeń, niektórzy nie są już podłączeni. I jeżeli oni nawet, jak Lucyfer, w tamtym czasie był najjaśniejszym i aniołem, który, że tak powiem, był
prawdopodobnie odpowiedzialny za uwielbienie, bo i wewnątrz swojej konstrukcji miałby mejki i wszelakiego rodzaju instrumenty, był wspaniały, no to nagle się okazuje, że jak tutaj był wspaniałym uwielbieniowcem, wprowadzał atmosferę niesamowitą, to tutaj na ziemi wprowadza wręcz odwrotną, można powiedzieć. Czyli jest jakby zaprzeczeniem tego swojego, do czego został w ogóle powołany. I tak teraz my, kiedy naszą wartość buduje świat, to my oddajemy w pewnym momencie życie Chrystusowi, ale dalej ten tok rozumowania jest w nas. I dalej jesteśmy określani przez ludzi. I często dalej jest tak, że kiedy wyznajemy Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, przyjmujemy Jego zbawczą śmierć, zmartwychwstanie także jako naszą własność. Przyjmujemy w ogóle cały potencjał nieba, ale teoretycznie, bo okazało się, że jednak dalej nas czynią te rzeczy, które nas określiły jeszcze wcześniej, za życia. I dalej tok rozumowania jest ten sam, który był, kiedy żeśmy się w sumie nie tyle narodzili na nowo, co w ogóle żeśmy się narodzili. Dalej ten nasz tok rozumowania jest taki, jaki był w świecie. Oddajemy autorytet rzeczom, które są ze starego świata. Oddajemy autorytet ludziom, którzy są niepojednani z Bogiem. Oddajemy cały czas autorytet w sercu ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem i nie żyją z tym Bogiem, przez co też przez nich nie może przepłynąć miejsce zbudowania. Nie szukamy tak naprawdę miejsca zbudowania, bo człowiek, który rodzi się na nowo, jego domeną jest, że stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Teraz potrzebujesz, tak samo jak wcześniej, nabrać wartości przez określenie, tylko że Bóg Ciebie określił. I tu jest zasadnicza różnica. Bóg w ogóle określił Ciebie, Twój stan, Twoją urodę, Twoje siłę, Twoją... Wszystko co Twoje. Twojego wewnętrznego człowieka, to jak Ciebie stworzył w ogóle określił. On to wszystko określił. Tylko dalej gdzieś tam w tej głowie, pomimo że przy Nowym Narodzeniu stary człowiek umiera. Egocentryzm umiera, tak zwany. Wiemy, to jest w ogóle teologia, że tak powiem, cała chrześcijańska. Stary człowiek umarł, teraz żyje nowy. Tylko dlaczego wszystko się dalej kręci wokół tego, co było stare? Dlaczego warownia, ja mówię warownia, to jest system myślowy, zdefiniowany tak przez pismo, zdefiniowany system myślowy, to jest warownia. Dlaczego dalej trzyma nas tak samo? Dlaczego w ogóle określenia starego życia dalej się trzymają nas? Dlaczego na przykład ludzie mają dalej problem z kompleksami, a Bóg mówi, że jesteś piękna i urocza? Dlaczego tak jest? Bo dalej żeśmy zostali nadali wartość temu, co było do tej pory, temu, co było w starym życiu. I my musimy podjąć decyzję o tym, że musimy wyplenić do końca wszystkie słowo, które zostało powiedziane na nasz temat. Musimy usunąć do końca wszystko to, co dyskredytuje naszą wartość. Znamy historię Ahaba i Jezabel. Ahab był królem. Ahab miał na sobie Ducha Świętego, gdzie był królem. Duch Święty w Starym Testamencie przybył nad kim? Nad prorokami, nad kapłanem i nad królem. To on miał być tym, który steruje. Duch Jezabel, w ogóle Jezabel, kobieta Jezabel, wpływała tak, że określała Ahab siedział cały czas w łóżku i zawodził. Nie był na swoim miejscu, nie zajął tego miejsca, na którym powinien zajmować. Nie był w miejscu sprawowania władzy, nie był w miejscu w ogóle, w którym powinien zarządzać, nie był w miejscu rozwoju. Dlaczego cały kraj umierał? Często jest tak, że w ogóle w naszych życiach jest tak, że w ogóle nasza rodzina umiera, bo ludzie nie są na tym miejscu, na którym powinni być. Dlaczego? Bo Jezabel określiła jego miejsce. W ogóle Jezabel cały czas określała to, co on powinien robić, to jak się powinien zachowywać. On miał jakieś swoje przemyślenia, on miał jakieś decyzje, ale przychodzi kobieta i mówi mu, mi chodzi o styl rozumowania, nie chodzi mi teraz o to, żeby zwierzchność jakąś będziemy tutaj rozwalać, ale przychodzi ktoś i mówi, jaki on jest. Przychodzi ktoś i mówi, jak on powinien funkcjonować. Tylko Ahab jest królem, on ma Ducha Świętego, w cudzysłowie. Chciałbym, żebyśmy to uchwycili i proroczyli. Każdy z was ma Ducha Świętego. Dlaczego ciebie określa niebo rodzina?
Dlaczego Ciebie określa ktoś tam z rodziny? Dlaczego Ciebie określa w ogóle ktoś z najbliższego otoczenia, który w ogóle po pierwsze, to on nie przeżywa Twojego życia, po drugie, on nie jest pojednany z Bogiem, po trzecie, w ogóle sam ma braki i patrzy na Ciebie z perspektywy swoich braków. Dlaczego my, jako dzieci narodzone, jako dzieci Boga, słuchamy dalej tych wpływów, które w sumie są destrukcyjne dla naszego życia? I tutaj paradoksalnie, bo nie znam poczucia własnej wartości. Bo pomimo to, że co było do tej pory określane, to co nas to określało do tej pory, to wiem, że to było destrukcyjne. My wiemy w sumie w głębi serca, że to nie jest to. I my wiemy i my wolimy się tego trzymać, niż wejść w nowe. Bo zadam pytanie. Jesteśmy w miejscu, w którym wiemy, że powinniśmy prosperować. Jakkolwiek, w każdej dziedzinie swojego życia. Masz problem jakikolwiek. No i co robisz wtedy z tym problemem? Gdzie idziesz w ogóle szukać odpowiedzi? W czym w ogóle szukasz tej odpowiedzi? Idziemy na kompromis. Dzwonimy do narodzonych nowo ludzi. Szukamy w internecie rozwiązań prostych, takich, które świat oferuje. Szukamy rzeczy, nawet w naszym sercu, związane z sentymentami, czyli rzeczami ze starego życia. Szukamy rozwiązań, które nie są związane z głosem Boga do naszego życia. Nie szukamy w ogóle Bożego rozwiązania w tym wszystkim. Dlaczego? Bo dalej warunek egocentryzmu i starego myślenia odbieruje naszej głowy. Dlaczego? Bo umiłowaliśmy poczucie bezpieczeństwa, które jest oparte o kłamstwo na nasz temat. Na znanie. Na poczuciu bezpieczeństwa, które jest właśnie sensowne na znanie. Ale sami dobrze wiemy, że się z tym dobrze nie czujemy. Sami dobrze wiemy, że tych sukcesów w życiu nie ma, bo oparliśmy się w sumie na tym chorym sposobie rozumowania. Jestem chory, co robię? Nie szukam w ogóle odpowiedzi. Wiemy, że tak. Chodzi mi o taki paradoks w życiu chrześcijanina, który wie, że jest pojednany z Bogiem, który wie, za co Jezus opłacił na tym krzyżu. No ale tak by odpowiedzi szuka w zupełnie innym miejscu. Szuka, już nie mówię nawet wewnątrz swojego serca, bo ja rozumiem, że człowiek, który jest jeszcze młody, wie, że nie do końca rozumie, co jest jego, co nie jest jego, no ale jest słowo, na przykład jest w piśmie napisane, tak? Co Jezus zrobił? Można się tego uczepić, jasno prawie. Ale nie, bo się wstydzimy tak naprawdę. Wstydzimy się tego, że jesteśmy nowym stworzeniem. Wstydzimy się tego, że jesteśmy z tym Bogiem. To jest prawda. To jest po prostu cała prawda. Przychodzi moment, w którym jesteś, w którym masz problem i czujesz się wstydliwy, czujesz się grzeszny, czujesz się niegodzien przebywania z Bogiem, czujesz się niegodny z tego, że Bóg będzie z tobą w tym życiu chodził. To nas rozdziała, tak? I wstyd nas oddziela. Wracamy teraz do ogrodu Eden. Jak się zaczęło rozdzielenie z Bogiem, jak się zaczęło zaprzestanie w cudzysłowie wpływu życia na człowieka. Wstyd. A wstyd się wziął skąd? Z czego? No sprawa, że to powinno jakoś wyglądać. A ten świat zdefiniował Ciebie w ogóle systemie. Świat w ogóle, w którym do tej pory żyliśmy, ona zdefiniowała te systemy. Jesteś taki, jesteś inny. Przechodzisz do kościoła, on Cię też zdefiniował, jesteś taki, jesteś inny. Przechodzisz, nie wiem, robisz coś wedle swojego pragnienia. Ja na przykład, kiedy narodziłem się na nowo, zacząłem robić wedle swojego pragnienia. Momentalnie byłem zdefiniowany przez rodziców, przez rodzinę szerszą, przez ludzi w tamtym kościele, przez przyjaciół, przez znajomych. Momentalnie. Nie wplasowałem się w ogóle w to, co ten świat prezentuje w żaden sposób. Nie wpasowałem się do kościoła katolickiego, nie wpasowałem się do tradycyjnej rodziny, nie wpasowałem się do systemu życia moich znajomych, nie wpasowałem się do wielu systemów po prostu. No i co? No i zaczął się wstyd w sumie. Bo dalej w głowie było poczucie wartości związane z tamtym. Jak się zaczął wstyd, to zaczęły się kompromisiki.
I tu przechodzimy do Saula. Saul powołany. Ja narodzony na nowo. Saul powołany na króla. My powołani na króla. Król mówi, jakie jest jego powołanie. Znaczy król, Duch Święty mu mówi. Przychodzi prorok Samuel, mówi mu, jakie jest jego powołanie. Przedstawia mu samą perspektywę, jaka jest dla jego życia. I każdy z nas rodzi się na nowo. Prędzej czy później odbiera od Boga swoje powołanie, odbiera to, czym jest. Odbiera to, co w ogóle widzi siebie w świetlistych barwach, no powiedzcie, że nie, no na pewno widzi. W ogóle są rzeczy, które palą się w waszych sercach i odbieracie te rzeczy. No ale Saul, co robi? Saul przede wszystkim niedowartościowany w starym systemie myślenia. No to Duch Święty jest cały czas z nim, prorok jest cały czas, mówi mu, że będzie tak, będzie dobrze, będziesz szedł do przodu i po prostu Duch Święty, Duch Pana będzie cały czas z tobą. Ale tylko musisz wierzyć na Słowo. Tylko musisz wierzyć na Słowo, nic więcej, tylko wierzyć na Słowo. I historia Saula obrazuje nam to, że on pomimo to, że prorok mówił, prorok, osoba, tak? On oddany sercem Bogu, jak twierdzi, jak chrześcijanie, jak twierdzą, oddany sercem Bogu, chrześcijanie. Słuchałem Ducha Świętego, Saul definiuje, ja oddany Bogu, słucham proroka. Wyjdziesz na maszczycie na króla. Saul się ukrył. Wyszarpali go siłą. Zadaj sobie pytanie, ile razy w swoim życiu miałeś coś takiego, że chciałeś coś zrobić wedle swojego pragnienia serca, ale się ukryłeś. To akurat może nie zawsze, bo w moim życiu się zdarzało, kiedy mnie wyszarpali siłą, chciałem głosić Ewangelię, tak? A to mnie ci ktoś, jak zaczynałem, wyciągnął mi na dół, wyszarpał mi siłą w cudzysłowie, tak? Ale później na przykład nie było kogoś, kto by chciał wyszarpać siłą i co? Pierwszy kompromis. Zaczęły się. Ale co się zaczęło? Duchy moralne, duchy prawa przechodzić, duchy, które chciały cię ustabilizować dalej wedle tego starego systemu. Duchy, z którymi się człowiek nie chciał rozstać. Duchy, z którymi w sumie ciągnęły cię jeszcze do starego życia. Bo co? Bo zdefiniowały twoją wartość z perspektywy starego życia. Zdefiniowały twoją wartość z perspektywy w ogóle systemu, jaki panuje na tym ziemi. I ty nie przemieniałeś swojego myślenia, bo nie do końca chciałeś być posłuszny temu. Ja teraz to mówię z takiej perspektywy może mało przyjemnej, ale chcę, żebyśmy coś zobaczyli, żebyśmy mogli to ukryć później, żebyśmy mogli się temu fajnie przeciwstawić. I ta wartość została nam określona i myśmy się kurczowali trzymali, bo to było jakieś poczucie bezpieczeństwa. Nas pewnie z wiary wyżyć będzie, czyli z pewność tego, co mówił Bóg w ogóle, z poznania Boga. Później Saul zakończył swoją karierę w bardzo prosty sposób. Bo to, że on był nieposłuszny temu, co mówił do niego wewnętrzny głos, no tam był zewnętrzny głos, prorok, doszło do tego miejsca, że to się już tak nawarstwiło, że on już był tak pyszny w tym kompromisie i robieniu wbrew sobie i nieosiąganiu sukcesów, przez jakiś czas go ciągło jego namaszczenie, króla. Wygrywał bitwy, było wszystko okej. Okay. No ale coś, co bardzo fajnie obrazuje życie każdego chrześcijanina, przyszła jedna bitwa i mówi, że trzeba wyrżnąć po prostu to, co było wokół kraju do nogi. On tego nie zrobił. Dlaczego on tego nie zrobił? No bo chciał być dobry. Wziął jeńców. Po prostu wziął jeńców, nie wybijał wszystkiego. Co uważam, mówi, jest zasada duchowa w ogóle. Jeżeli ty nie wytniesz czegoś w swojej głowie, nie mówię teraz o ludziach, tylko mówię o jakichś prawidłowych duchowych, jeżeli ty jakiegoś systemu myślowego nie wytniesz do końca w swojej głowie, nie przemienisz systemu wartości do końca, to zawsze gdzieś tam się będzie jakiś, w cudzysłowie, dziki zwierz, albo jak to było obrazowane w Starym Testamencie, byli inne ludy pogańskie, które rozmnożyły się wewnątrz ciebie. I tutaj nie chodzi o to, że wiecie, że wokół ciebie się ludzie źli namnożą, ale tu chodzi o to, że w twojej głowie ty zostajesz w kompromisie. Prostytuujesz się z innymi duchami i one się namnożą w twojej głowie. Ich koncepcje się namnożą w twojej głowie. Ich przemyślenia się namnożą. Dlaczego? Bo już wcześniej zacząłeś w małej sprawie je akceptować. I coraz to bardziej będzie to wprowadzać do tego, że Izrael tracił na sile. Bo coraz to bardziej ludy pogańskie zaczęły rozmnażać się w ich państwie. I on tracił na sile. To już nie był kraj, który w cudzysłowie był światły, tylko on coraz to bardziej wiązał się z kompromisami. Zaczęli
uprawiać tam bogofalstwo. Tam Bóg powiedział zaraz na samym początku, na pewno, jeśli nie wyróżniasz tych ludzi w tym słowie, to na pewno wejdziesz w nimi związki. A wtedy kobiety cię zaciągną do tego, żebyś oddawał chwałę ich bożkom. I taka prawda jest, że jeżeli człowiek na samym początku wstydzi się czegoś, idzie na kompromis z czymś, to prędzej czy później będzie w sytuacjach, w których będzie musiał przyznawać rację ludziom, którzy mówią wbrew jego wewnętrznemu przekonaniu. Sami wiemy, jak jest na spotkaniach rodzinnych, często ponowne narodzenie. Głosiło się mocne Ewangelie, głosiło się, by było fajnie, ogień, tak? Albo nie było fajnie, zazwyczaj nie było fajnie, jak się głosiło. No ale mijał czas. Jak wy możecie tacy być? Dlaczego wy tak robicie? Dlaczego tak? Że w ogóle serca nie macie, w ogóle tego nie macie, w ogóle jak ty żyjesz w ogóle w ten sposób, tak nie można żyć, to. No i tak z czasem, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc było coraz to bardziej. No, trochę mi się poświęcało, trochę to, coraz to bardziej człowiek jednak przykładał wagę do systemu myślenia innych ludzi, do systemu myślenia w sumie funkcjonowania tego świata. I tak te duchy, które się zaakceptowało w swoim sercu, one się rozmnożyły. Bo w pewnym momencie człowiek już zaczął widzieć, że w sumie on nie żyje w mocy. W sumie nie dzieje się nic wspaniałego w jego życiu, w sumie nie dzieje się nic światłego w jego życiu, nie dzieje się nic w sensie z Bogiem potężnego, a ja w sumie wszyscy ludzie mnie lubią, a ja sam siebie nie lubię. A ja sam nie czuję, że żyję, ale wszyscy dookoła mnie lubią. Wszystkim jest fajnie i tak czytam później Biblię. Zbratałeś się. Wiecie, i jak tu później zobaczyć, że ci, którzy kochają Chrystusa, będą nienawidzeni przez świat. I nie chodzi o to, że mamy być nienawidzeni przez świat. Bo apostołowie, kiedy chodzili w mocy, no to jedni ich lubili, a drugi ich nienawidzili, tak? Uzdrawiali jednych, no to jednym to pasowało, drugim to nie pasowało. Ale chodzi mi o to, że nagle się okazuje, że my sami żywamy samym sobą i czujemy się zawstydzeni sami przez siebie, bo nie robimy rzeczy, które w sumie grały w naszych sercach. I nagle się okazuje, że w sumie ja już nie wiem, co mam robić w swoim życiu. Ja już nie wiem, w którą stronę mam iść, już nie wiem, gdzie chcę działać, a już nie wiem, bo no i właśnie, bo co? Jak człowiek siądzie sobie, w sensie się skupi, pomodli, no to Duch Święty mu pokaże, co było nie tak, w którym miejscu wszedł w rzeczy, w kompromis. Z czym, gdzie i gdzie ten kompromis trwał długie lata i narobił tyle szkód ten kompromis, że podważył w ogóle wiarę w podstawy twojej tożsamości. Wżarł się tak mocno w te cegły, które na samym początku zostały na fundamencie ułożone, że one traciły swoją stabilność. Teraz bym powiedzieć, jakie są rozwiązania. Rozwiązanie jest pokuta. I co to znaczy pokuta? Pokuta to jest odwrócenie się. Mamy teraz świadomość tych problemów, o których mówimy. Mamy świadomość, że nie jesteśmy, być może, nie mówię o każdym z was, ale kto ma świadomość tego problemu, to zdaje sobie sprawę z tego, że jest, że tak powiem, niepowodzeniem w swoim życiu. Coś, co mu nie przynosi mu korzyści. Jest fajnie, ale nie jest tak, jak bym chciał w sumie. Jest nieźle, jest jakiś tam rozwój, ale to nie jest to, kiedy wiem, że to było to. Każdy dobrze wie, kiedy jest to, wtedy, kiedy ma być to, a czy jest w tym, w którym miał być to. Każdy wie, czy to jest ogień w nim, a każdy wie, czy jest teraz w tym ogniu, czy nie jest w tym ogniu. Jeżeli nie jest, no to znaczy, że jest miejsce, w którym dziki zwierz albo pogańskie ludy namnożyły się w głowie i po prostu trzeba je wyrżnąć. Do nogi. Czyli co? Czyli wszelki system rozumowania, który jest oparty o świat, o system wartości tamtego świata. Jak to zrobić? No przede wszystkim przedstawić Bogu tę sprawę i zdać sobie sprawę, że jeżeli masz to rozumowania, które jest światowe, to ty nie do końca czaisz bazę, jakie masz być inne tego rozumowania. To Duch Święty cię prowadzi w szczególną prawdę. Ale przede wszystkim musisz sam określić tego, że już ci się to nie podoba.
i że żygasz właściwie tym i że chcesz wrócić do życia w swojej głowie, że potrzebujesz objawienia nowego narodzenia. Bo nowe narodzenie to jest stanie się nowym człowiekiem, innym już niż wszystko dookoła. Ja zdaję sobie sprawę, że być może Kościół tego jeszcze nie prezentuje, tylko ja zdaję sobie sprawę, że patrzymy na różnych ludzi i do końca tego jeszcze też, czy ja nawet nie prezentuję, ale ja wiem, że Bóg jest inny niż wszystko. I my, każdy z nas, powinien być inny niż wszystko. A żeby manifestować inność niż wszystko, to my musimy mieć myślenie inne niż wszystko. To, jak nas Bóg określił, my też często nie znajdziemy w samej Biblii. Znaleźć w Eldridge'a, znajdziemy w różnych miejscach. Dlatego nas prowadzi tu święta, a nie Biblia. Biblia jest nam potrzebna i w ogóle potężną mocą do tego, potężnym narzędziem do tego, żeby nas wprowadzić w różne poznanie. Ale to, jakimi my wewnętrznie jesteśmy, wynika tylko z relacji z Bogiem. W ogóle to odkrywamy tylko z relacji z Bogiem. Zdobywanie wartości samych siebie, no przecież czytasz, dajmy na to te Pismo Święte, czytasz Biblię, czytasz jakąś inną książkę, zobaczysz jakiś film, widzisz, tak to ci gra, no to dopóki nie zrobisz kroku do tego, no to nie zaczniesz wchodzić w miejsce swojej tożsamości. Potrzebujemy mieć objawienie swojej tożsamości. Jakie ma objawienie? Co znaczy objawienie? Objawienie to znaczy poznanie czegoś, czyli relacja z czymś. Potrzebuję zacząć w tym działać, żeby mieć objawienie tego. Dopóki nie zaczniesz w tym działać, nie będziesz miał objawienia. Pierwszy krok działania to jest zdecydowanie się na to. Później masz objawienie do następnego kroku. Zdecydowanie się, że chcesz w ten sposób, jak ci serce gra. Zdecydowanie się na to, że zaczniesz iść w tym kierunku, w którym ci serce gra. I później nie możesz znowu polegać na tym, na systemach tego świata, czyli to, jak to inni ludzie mieli w tym temacie. Ty możesz być zainspirowany niektórymi rzeczami. Ale niech inne życie innych ludzi nie obrazuje ci systemu działania dla ciebie indywidualnie. Jeżeli jest gitarzysta, tak? Oglądasz sobie na YouTubie różne rzeczy, niech to będzie narzędzie dla ciebie, a nie doktryną, jak ty się masz zachowywać. Niech na przykład filmy na YouTubie o gitarze, niech to będzie narzędzie, które ty sobie weźmiesz te rzeczy, które tobie pasują do tego, a nie całokształt tej osoby. Jeżeli faktycznie cię interesuje, nie wiem, głoszenie Ewangelii na ulicy, no to nie możesz patrzeć na Daniela Kolendę, nie możesz patrzeć na Reinharda Bonka, nie możesz patrzeć na tych wszystkich ludzi i brać przykład z ich całości życia do swojego życia. Ty z Jezusa nie możesz brać z całości życia przykładu do siebie, no bo też jak już nieraz mówiłem, ty na krzyż nie idziesz. Ty masz brać te rzeczy od nich, niech one będą narzędziem dla twojego życia, ponieważ Duch Święty jest to, i on ciebie prowadzi. I to słowo, które jest w tobie, ono nadaje tobie wartości. To, że my przeczytamy w Biblii, jacy jesteśmy, to, że my przeczytamy w Biblii, jacy my jesteśmy, to nam nie nada wartości. Biblia nam nie nadaje wartości sama w sobie. Biblia nam pokazuje, w którym kierunku możemy się udać. Co my możemy do swojego życia w ogóle, jakiego Boga my możemy poznać. Bo całe nasze życie jako człowieka narodzone na nowo, to jest droga z Bogiem. To jest droga z Bogiem, a nie z Biblią. Nie z książką, nie z różnymi innymi rzeczami. Nawet nie z Kościołem. W tym słowie mam na myśli, że z ludźmi, jak w takim rozmowaniu, nie wiem, systemowym, tak? Że przychodzisz tutaj i to jest twoja droga z Bogiem. Wstyd upada zawsze wtedy, kiedy decydujemy się na bycie takim, jakimi jesteśmy. Przede wszystkim trzeba się pogodzić z sobą. Trzeba się pogodzić z tym, że się jest bardzo nowo. A co za tym idzie, się jest innym niż wszystko inne. Czy ty możesz korzystać z wszystko ci wolno? Czy ty możesz korzystać ze świata? Wszystko ci wolno. Wszystko ci wolno. Nic cię nie kara. Tylko nie grzesz. No, przecież to jest w ogóle doktryna Kościoła, że tak powiem. Wszystko ci wolno, tylko nie grzesz. To się nie grzesz sam ze sobą. Grzemy w rozumieniu prawdy. Tak, tak, ale ja mówię teraz, że no, często w Kościoła się tak słyszy. Jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Dobra, chciałbym zrobić to. Nie możesz tak zrobić, bo to nie.
Wszystko nam wolno. Nie wszystko nam przynosi korzyść, ale za to ponosisz odpowiedzialność ty, a nie ludzie wokół. Często ludzie, którzy są w kościele, ja to specjalnie nazwałem takiego, mają problem z tym, że przeszkadza im życie innych ludzi. I nie mogą go zaakceptować. Problem jest taki, że sami z sobą mają wstyd. Sami siebie nie akceptują. Sami czują wstyd odnośnie sytuacji, w której są, bo nie są zgodni sami z sobą. Trzeba się pogodzić z samym sobą, że się jest innym człowiekiem. Jesteś w jakimś światopoglądzie, który okłamuje ciebie, poniża ciebie. Jesteś w jakimś światopoglądzie, który nie nadaje tobie żadnej wartości. I teraz ten światopogląd przenosisz na innych ludzi. A prawda jest taka, że jesteś z tymi ludźmi, wstydzisz się ich zachowania, ale wstydzisz się swojego zachowania. Dlaczego? Bo nie jesteś zgodny z sobą. Po prostu nie pogodziłeś się z tym, że jesteś inny. Jesteś oddzielony od tego, co ten świat dla ciebie prezentuje. Jak jeszcze raz, czy ty z tego nie możesz korzystać, żyjesz tutaj, w ogóle korzystaj z wszystkiego. Bo nie kala człowieka, co przychodzi z zewnątrz, tylko kala człowieka to, co jest z wewnątrz. Motyw cię kala. Kalać cię będzie prawo. Jeżeli będziesz żył w swoim życiu na pułapie to, co masz robić, a czego nie masz robić, na pułapie, że coś ci wolno, czegoś ci nie wolno, na pułapie, że coś jest grzechem, czy coś jest niegrzechem, do niczego nie dojdziesz w tym życiu. I coraz to bardziej będziesz zawstydzony samym sobą. Bo zdefiniowałeś się, że jesteś dzieckiem Boga, ale coraz większy masz prawo w swojej głowie. No, nie ci są dziećmi Bożymi, tak? To już to nie jest to nauczanie o tym, kim są dzieci Bożanie. Ale co definiuje dziecko Boże? Dziecko Boże definiuje przynależność do życia. I to wszystko. Bóg w ogóle dzieli świat na tych, którzy są do Niego podłączeni i na tych, którzy nie są do Niego podłączeni. Na tych, którzy należą do Niego, na tych, którzy nie należą do Niego. I to jest wszystko. Bóg nie dzieli świata na grzeszników i na niegrzeszników. Bo ten sobie szkodzi, kto nie jest do Niego podłączony. I często chrześcijanie mają swojego coś takiego, że nawet jak są do Niego podłączeni, to dalej mogą sobie szkodzić. Dlaczego? Bo dalej mają prawo w swoim sercu. Wiesz co, narodziłeś się na nowo, przychodzisz do kościoła, tak? No i dopiero nagle problemy się zaczęły. Żyjesz w świecie, nie było problemów. Narodziłeś się na nowo, przychodzisz do kościoła, 1000 problemów. No bo co? Bo mocarny system zasad spotkałeś w kościele. Co ci wolno, czego nie wolno. O tej świętości to Martin zaczął wcześniej mówić. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy potem dzisiaj w ogóle i przy najbliższy czas w ogóle zaczęli się godzić z samymi sobą. Jeżeli jesteś narodzony na nowo, jeżeli jesteś narodzony na nowo i świadomy życie Chrystusowi, po pierwsze nie żyjesz ty, tylko żyje w tobie Chrystus. Ty jesteś z Bogiem zjednoczony, jesteś Chrystusem, tak? Po drugie jesteś inny niż wszystko. I się musisz z tym pogodzić, że świat nie będzie cię akceptował takim, jakim jesteś. Jak się z tym pogodzisz, to ci będzie łatwiej żyć, że świat cię może nie akceptować takim, jakim jesteś. Problem jest w tym, że my nie akceptujemy tego, że świat nas nie akceptuje. Bo poczucie bezpieczeństwa nasze było w tym, jak nas świat definiuje, a nie w tym, jak nas Bóg definiuje. Poczucie bezpieczeństwa nie było w naszym wewnętrznym głosie, tylko poczucie bezpieczeństwa było w teoriach innych ludzi. Poczucie bezpieczeństwa było w światopoglądach innych ludzi do naszego życia. Więc jeżeli my się z tym nie zgadzamy, to nagle się poczujemy zawstydzeni, winowajcami i kimś, kto jest w ogóle bez żadnej wartości. Bo dopóki byłeś w systemie, miałeś wartość, ale wychodzisz z systemu, już tej wartości nie masz. I to nie jest często wartość związana z tym, co ty o sobie myślisz, tylko co inni o tobie myślą. Czyli w sumie interesuje cię zdanie innych ludzi. Czyli jesteś pod wpływem manipulacji. Dalej starego świata. A Bóg mówi, że wchodzisz już w nową ziemię i odetnij się od wszystkiego. Od wszystko, co wpływa na ciebie. Nie mówię, że tych ludzi trzeba zabijać, którzy na ciebie jeszcze wpływają. Nie? Mówię tutaj, że od mentalności ludzi się trzeba odciąć, w duchu w ogóle. Przeklnij te rzeczy, które na ciebie wpływają.
co to jest negatywnie w ogóle ze świata, w ogóle pomówcie tak, że odcinasz od swojego życia wszelki nieprawdziwy wpływ wartości na swoje życie. Wszelki ogień, który się okazuje nie być ogniem, tylko iluzją do twojego życia. Wszystko to, co wydawało ci się, że nadaje wartość twojemu życiu, a było systemem tego świata. Dlaczego? No bo wtedy zobaczysz dopiero miejsce, w którym będziesz mógł sobie zarządzać. Jak wyrwiesz chwasty z ziemi, to dopiero wtedy ona będzie oczyszczona do tego, żeby przyniosły zasiać. I to nie jest tak, że wiecie, wyrwiesz jedno, wejdzie w drugie. Bo nabywanie poczucia własnej wartości wiąże się z twoją relacją z Bogiem. Tylko, że to jest czas. Relacja, każda relacja polega na czasie. Ale powiem coś bardzo ważnego. Możesz być już spełniony od początku swoim poczuciem własnej wartości. Bo już relacja z Bogiem i spotkanie się z Nim to jest rzecz, która do końca życia może wpływać na ciebie tak, że będziesz zbudowany i twoje poczucie własnej wartości będzie rosło. Można robić różne nauczania na różne tematy. O finansach, można robić nauczania o władzy, można robić nauczania o wpływie, można robić nauczania o różnych rzeczach. Natomiast swój przyciąga swego i wszystko rozmiera się według własnego rodzaju. Jak ty będziesz wartościowy w swojej głowie, to będziesz przyciągał wartościowe rzeczy do swojego życia. Większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, co jest na ziemi. To, co jest najbardziej wartościowe, ten, który jest najbardziej wartościowy i w związku z nim jego charakter może stać się twoim charakterem z czasem, jak go będziesz poznawać. I w związku z tym to jest najprostsza, że tak powiem, zasada duchowa w ogóle świata chyba. Z kim przestajesz, taki się stajesz i w związku z tym, że największy jest Bóg, to wszystko, co największe, będzie częścią twojego życia. Im bardziej będziesz z Nim się utożsamiać, im bardziej będziesz w ogóle przesiąkać Jego osobą, im bardziej będziesz przesiąkać tym, co jest w tobie. Bo ja już nie lubię już dalej rozdzielać, że tak powiem, Bóg, ty. Bo ja na przykład teraz w takim miejscu jestem, że ja zupełnie sobie zdaję sprawę z tego, że ja w ogóle bym nie funkcjonował tak, funkcjonuję, gdyby nie Bóg. W ogóle wiem, że kupę rzeczy, którą mam w ogóle w swoim życiu, jest wynikiem tego, że najpierw musiałam umrzeć w swojej głowie z moich koncepcji na korzyść koncepcji w ogóle Boga do swojego życia. Zdaję sobie sprawę, że każdy grosz, który ja mam w swoim życiu, jest tylko i wyłącznie wynikiem mojej zmiany myślenia. I w ogóle uznania tego, że właściwie do tego jest cała masa, ale uznania tego, że przez to, że on zechciał w ogóle mnie, ja mogę mieć wszystko. Pana z ziemią wszystko było napełnione. Ale to z jego woli tak się stało. Nie? Jeżeli mamy problem, to sprawdźmy, w którą stronę się kierujemy. Jeżeli kierujemy się wewnątrz siebie do relacji z Bogiem, no to jesteśmy w kompromisie. I to się tak roboczo, według mnie, tak to od swojego nowego narodzenia zaczął nazywać, to jest prostytucja. Bo sprzedajesz siebie. Mi to też zawsze tak Bóg obrazował w snach, nie tylko. Ale człowiek, który nie zna swojej wartości, a potrzebuje nabyć wartości, sprzedaje siebie. I odpowiedz sobie dzisiaj, oczywiście ten, który ma z tym problem, że nie chce mieć żadnego aspektu mentalności prostytutki w swoim życiu. On potrzebuje wiedzieć, kim jest. I oczywiście na to nie ma rozwiązania, bo na to musisz zacząć chodzić z Bogiem. Jeżeli jesteś chory, to nie szukasz, że tak powiem. Nie wiem.
Jeżeli masz mentalność, że jesteś chory, to nie szukasz rozwiązania gdzieś tam, tylko szukasz w Bogu rozwiązania. W Bogu. Już miał zdechnąć, w Bogu szukasz rozwiązania. Takie życiodajne słowa mam dzisiaj. On cię nabył, jesteś jego własnością. On dołoży wszelkich starań do tego, żeby ci się poszczęściło. Amen. Tylko musisz się skierować do niego, a nie mieć swojej koncepcji na życie. Fajny obraz ja mam właśnie z Izaakiem. Wszystko moda. Dajmy na to w tym momencie. Ale musisz się skierować na mnie. Bo jak na przykład mamy jechać do sklepu nawet, chcemy sobie po zabawkę, tak? A on sobie biega gdzieś po ogródku, nie? I mówi, że nie będzie jechał teraz. No to... To jest prosta rzecz. Mamy jeść teraz, głodny jestem, ale gdzieś tam z kotem się bawi. Nie no, jesz albo... To są proste rzeczy, nie? To nie chodzi o to, że... My musimy być taki też mentalności niewolniczej, że ten Bóg to taki... Myśmy oddali dlatego, że w ogóle trzeba tak by to też zrewidować jeszcze. Myśmy nie oddali życia Bogu i nie weźmy do Niego panowanie, bo nam było dobrze. W ogóle ja sobie musiałem w głowie sobie postawiać, bo ja nie miałem tego na początku w głowie. Ja, wiecie, katolik od urodzenia, od pierwszej klasy szkoły podstawowej we wszystkim mszach służy Bogu, na pielgrzymki 3 razy do roku. Wszystkie pogrzeby, wszystkie święta przy ołtarzu czytał lektor, animator później, jak księdza miało być. I ja się rodzę na nowo, nie? Bo wiedziałem, że nie jestem narodzony na nowo, a ja dalej nie miałem objawienia narodzenia na nowo. Ja wiedziałem, że Duch Święty jest we mnie. Ale ja swojej mentalności nie miałem tego, że ja wcześniej to, co wszystko do tej pory, co robiłem wcześniej, to były rzeczy bez wartości, a wręcz inaczej. To były rzeczy, które niszczyły i mnie, i ludzi wokół. No bo jeżeli nie masz życia w sobie, to nie jesteś w stanie dawać życia wokół. Wszystko do tej pory, że było śmiecie, mówi Święty Paweł. Tylko, że to trzeba uznać za fakt. To, co rodzice o tobie mówili, to jakie sukcesy odnosiłeś w swoim życiu, to jakie porażki odnosiłeś w swoim życiu, to, co osiągnąłeś w swoim życiu i to, czego nie osiągnąłeś. To, jakim gnojem cię nazwali i to, jaką piekłem cię nazwali. To wszystko jest bez znaczenia, to trzeba uznać za śmieci. I teraz na nowo, znowu bycie znowu stworzyło odkryć swoją wewnętrzną naturę, jakim się jest naprawdę i jakim tak naprawdę się jest. I to cię zaspokoi. To w ogóle wprowadzi cię w miejsce szczęścia. To w ogóle wprowadzi cię w miejsce, w którym ty będziesz zadowolony, w ogóle będziesz spokojny, będziesz szczęśliwy z siebie. Będziesz kochał faktycznie siebie, później kochał bliźniego jak siebie samego. No a przede wszystkim skierowany w ogóle na Boga. I to był mój największy problem do tego, żeby w ogóle funkcjonować w Królestwie. W ogóle funkcjonować z ludźmi. Że ja myślałem, że do tej pory byłem kimś bardziej wartościowym niż po tym, kiedy się narodziłem na nowo. No ale ja się nic nie dzieje przecież. Musimy, tak jak na początku mówiłem, określić swoją wartość. Musimy najpierw nadać wartości słowom, które do nas są mówione. Bo jeżeli to nasi rodzice określają nam wartość i ludzie ze świata, no to będzie tak, jak i ja miałam w swoim życiu. Że kiedy w wieku tam 4 lat wjechałam rowerkiem w płot, tata mi powiedział, że się do niczego nie nadaje. Tak już przez całe swoje życie zacząłem z perspektywy tego, że się do niczego nie nadaje. Więc do każdej roboty, kiedy jakiś szedłem, no to dajcie mi cokolwiek, żebym się nadawał, żeby jakiekolwiek pieniądze dostać. Do każdej roboty, kiedy szedłem. No i tak teraz, i tak te życie moje rosło. Dopóki nie zostało uwolnione od ducha poniżenia, dopiero wtedy, kiedy zostało uwolnione od ducha poniżenia, zaczęły grać w moim sercu słowa, które od lat je słyszałem, że Pan usunął wszelkie prace moich rąk. Ale wcześniej one nie wskoczyły do mojego wnętrza. Nie zostało ożywione ani. Dlaczego? Bo cały czas z duchem poniżenia sobie chodziłem, jak kumpel z kumplem. Cały czas mi on pasował. Nie sprzeciwiłem się, bo nie wyróżniałem go do nogi. Przez to kopalnie, wiecie, teoretycznie zarobki mam sobie wielkie. Gdzie byś chciał pracować, bo
technikum, możesz mechanik robić, ślusarz, to gdzie byś chciał pracować, wybierz sobie. A, nadajmy najgorszą robotę, jaką jest, bym zarabiał. Z takim myśleniem człowiek później funkcjonuje. Ale dopiero wtedy, kiedy zostało uwolniony od ducha poniżenia, dopiero wtedy zacząłem przyciągać do swojego życia wartościowe rzeczy. Dopiero wtedy, kiedy uznałem, że wszystko, za cokolwiek się wezmę, Pan Bóg sprawił, że w ogóle, że ja jestem w ogóle wartościowy ze względu na Niego, że w ogóle jestem w miejscu, w którym ja już teraz jestem wartościowy, a wszystko wcześniej nie miało sensu, zacząłem przyciągać to rzeczy wartościowe mojego życia. Zacząłem ja być wartościowy, zacząłem robić rzeczy wartościowe, zacząłem przyciągać rzeczy wartościowe do mojego życia. Ale uważam, że droga jest prosta. Najpierw trzeba uznać, najpierw trzeba się ze wstydem rozprawić, tylko uznać, że się jest innym. Później trzeba przewartościować swoje życie jako to, że wcześniej każde, wszystko co robiłeś było bez znaczenia i było równowarte. Bo jeżeli sukcesy z twojego starego życia będą nadawać tobie wartości, no to dostaniesz na pułapie tych sukcesów. Zostaniesz na tym pułapie. Będziesz się rozwijał w sposób taki. Sukcesy ze starego życia są elementem systemu starego życia. Więc jeżeli dalej chcesz się rozwijać na pułapie systemu tego życia, a nie w naturalny sposób, czy tam z elementami jakichś naturalnych rzeczy, no to możesz zostać na tym pułapie. Natomiast ja w swoim życiu nie w naturalny sposób jestem w miejscu zarabiania pieniędzy, w jakim teraz jestem w miejscu. Bo to w ogóle nie miało nic wspólnego, że tak powiem, z moim starym życiem. Dlaczego? Bo uznałem, że jakby moje koncepcje, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, są do dupy, nie? Pomimo to, że na tej kopalni od te 5 tysięcy zarabiałam bez soboty, bez niedzielnie. To wow, super. Można powiedzieć super, nie jednak powiedziałem. Ale musiałem na kopalni, ja mówię bez soboty, bez niedzieli. Jakby mi zależało bardzo, no to z weekendami w tej ścianie, no to bym tych 7 do 8 tysięcy dochodziło. No i co, fajnie czy nie fajnie? No, ktoś by powiedział, no super, nie? No ja może musiałem to uznać za ścierwo, nie? No to po pierwsze zdałem sobie sprawę, jak też tak powiedział, że to jest w ogóle mentalność niewolnicza tam tej kopalni. I dopiero zaczęło mi się układać w głowie, kiedy się odeszedł z tej kopalni, się zwolniłem. Znaczy w tym złożu się zwolniłem, bo poszedłem na urlop wychowawczy na 3 lata. I dopiero wtedy, kiedy wyszedłem z tego miejsca, to zaczęło mi się rzeczy w ogóle pomysł przychodzić w ogóle, kiedy wyszedłem z tej mentalności. Dlatego my musimy wyjść z mentalności tego świata, z tej niewolniczej mentalności po to, żeby zaczęło się otwierać to, co Boże w naszej głowie. Żebyśmy mogli się otworzyć w ogóle na to, żeby to zaczęło grać w ogóle w nas. Nie? Czyli nie zgodzić się na to, co jest z tego świata, tylko wyjść w nowe. Ale najpierw trzeba uznać to, że to, co jest z tego świata, to jest bagno. Chociaż ładnie świeci czasami. No przecież w mojej rodzinie to był szczyt marzeń, pójście na kopalnię. Mówię o środowisku, w którym ja się wychowywałem. Jeszcze w ścianie w ogóle, wiecie, są możliwości, tak jak mówię, te 8 tysięcy zarobiłem, no to jest taki jakiś szczyt marzeń. A na przykład granie na giełdzie to była w ogóle, to można powiedzieć, parodia, wyśmiać, gdzie można było, co to jest w ogóle, jest nic pewnego, tak? No wiecie, abstrakcja jakaś w ogóle, która się nadaje. Normalną pracę byś się miał. No, tak, ty na tej gitarze, nie? Wziąłby się za normalną pracę, a nie na gitarze grać. Dla systemu tego świata to są parodie w ogóle, co ludzie Boży robią często. Parodie, czy głosisz Ewangelię, parodia, że ty to robisz, parodia. Tylko, że mijają lata, jak powiedziałam dzisiaj wcześniej, nie? I się okazuje, że życie, w jakim oni żyją, to jest parodia. A życie, w jakim my żyjemy, to żyjemy. Dobra.